Słowa Ewangelii według świętego Marka. Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat weźmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było 7 braci. Pierwszy wziął żonę i umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją wziął i też umarł bez potomstwa, tak samo trzeci. I 7 ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo 7 miało ją za żonę. Jezus im rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co zaś dotyczy umarłych, że z martwych staną, czyż nie czytaliście w Księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzaku, jak Bóg powiedział do Mojżesza: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie. Próba przełożenia kategorii ziemskich na niebiańskie musi skończyć się fiaskiem. Pomiędzy życiem na ziemi a życiem w niebie nie zachodzi żadna analogia. To zupełnie dwie różne rzeczywistości. Czasem i nam może się zdarzyć intelektualne błądzenie, jeśli próbujemy, podobnie jak faryzeusze z dzisiejszej dobrej nowiny, ludzkim językiem opisywać rzeczywistość boską. Dziś Jezus chce nam powiedzieć, że to, co przeżywamy na ziemi, nijak się ma do życia wiecznego w niebie. Potwierdzają to doświadczenia mistyków, a nawet osób, które przeżyły śmierć kliniczną. Tego, co czeka nas w niebie, nie da się opisać ludzkim językiem. Nasze życie będzie podobne do życia aniołów. Będziemy pozbawieni poczucia upływu czasu oraz ograniczeń związanych z materialnym ciałem i przestrzenią. Będziemy potrafili się komunikować we wszystkich językach ludzi i aniołów. Doświadczymy intymnej wspólnoty z Bogiem. Wszystkie nasze potrzeby i pragnienia będą zaspokojone ponad miarę. Nie będziemy doświadczać ani bólu, ani cierpienia. To tylko niewielka część tego, co już wiemy o egzystencji zbawionych, ale zdecydowanie więcej jeszcze jest znaków zapytania niż odpowiedzi. Jedno jest pewne: każdy z nas kiedyś doświadczy tego na własnej skórze. Dziś wystarczyć nam muszą zapewnienia Jezusa zawarte na kartach Biblii. Niech dobra nowina napełnia nasze serca nadzieją na szczęśliwą wieczność w niebie.